Jolanta Pawlak, witam w programie Ekonomia Raport. Brytyjski rząd zachęca Brytyjczyków w specjalnej kampanii do tego, by przesiadali się z domów z powrotem do pracy stacjonarnej. Niedawno w podobnej kampanii zachęcał do odwrotnej sytuacji, czyli do pozostania w domu. Twierdzi, że taka sytuacja izolacji niekorzystnie wpływa na zdrowie psychiczne pracowników. Być może racjonalnym, gospodarczym, ekonomicznym argumentem jest to, by drogie biurowce w centrach miast nie stały puste i generowały jakieś przychody do kasy miast. W Polsce z kolei z lada moment na forum dialogu społecznego wpłynie projekt dotyczący pracy zdalnej, która ma zostać wpisana do kodeksu pracy. Co powinno się znaleźć w zapisach? O tym będę rozmawiać z ekspertami. Proszę zobaczyć, co przygotowaliśmy. W jakim kierunku powinny pójść zapisy dotyczące pracy zdalnej? O co postulują związki zawodowe, a o co pracodawcy? Na Skype'ie pani Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność. Dobry wieczór, pani Barbaro. Dobry wieczór. I w studiu Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu. I pan Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy, Krajowa Izba Gospodarcza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pierwsze pytanie do wszystkich z państwa, od pani Barbary zaczynając. Czy pracują państwo w domach? Czy biura Solidarności są zamknięte? Jak się pracuje w domu? Jak się pracuje w biurze? Jakie różnice? Jakie pierwsze refleksje, pani Barbaro? No cóż, główna siedziba Komisji Krajowej w Gdańsku pracuje w trybie takim, nazwijmy to, normalnym, czyli większość pracowników pojawia się w biurach, ale oczywiście w tym okresie, kiedy epidemia była taka szczególnie natężona w marcu i kwietniu, używaliśmy pracy zdalnej no, ze względu na dystans społeczny, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa czy zwiększenie bezpieczeństwa pracowników. No i pewnie nasze doświadczenia są podobne jak dla wielu innych podmiotów. Trzeba się tego nauczyć. Trzeba zarówno nauczyć się zarządzać pracą zdalną, jak i wykonywać pracę zdalną. Więc na pewno stanowi to wyzwanie zarówno dla osób, które zarządzają pracownikami, jak i dla samych pracowników. Ale wydaje się, że ten okres epidemii pokazał, że praca zdalna stanowi określone wyzwania, w dużej mierze związane z pewnymi warunkami BHP. No przecież to jeszcze był szczególny okres, w którym w bardzo wielu rodzinach dzieci także przebywały w domu, no ze względu na zamknięcie szkół. Więc często też dostęp do komputera, dostęp do wygodnego biurka no, stanowił problem, no ale to powiedzmy była sytuacja o charakterze zupełnie nadzwyczajnym. Stąd też no, te doświadczenia są takie, że widzimy potrzebę regulacji pracy zdalnej. Pojawiły się określone problemy. No, jednym z tych problemów takich, które może nawet nie tyle doświadczały wyłącznie pracownicy związków zawodowych, myślę, że to jest bardzo powszechny problem, który będzie musiał być uregulowany, to jest kwestia prawa pracowników do odłączenia. No, nie możemy pracować non-stop. Kwestia większego rozdzielenia czasu wolnego pracownika i czasu pracy ze względu na rozwój nowych technologii, sprawdzanie maili, sprawdzanie wiadomości, SMS-ów. No, to nie jest nic nowego. Problem odbierania komórki po godzinach pracy jest przecież bliski nam wszystkim. Pani Barbaro, za chwilę szczegółom będziemy się przyglądać, ale panów chciałam zapytać o refleksję na temat pracy zdalnej. Panie Grzegorzu. Pani redaktor, szanowni państwo, no my podobnie zresztą jak Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, czyli Forum Związków Zawodowych, myśmy rzeczywiście w tym okresie wytężonej, tego najgorszego momentu sytuacji epidemicznej, pracowaliśmy rzeczywiście całkowicie zdalnie. Natomiast, co jest też istotne, myślę, z naszego punktu widzenia, to kiedy już następował ten proces rozmrożenia też relacji pracownik-pracodawca i kiedy już pojawiła się taka nadzieja, taka możliwość powrotu do stacjonarnej pracy, to też rozmawialiśmy z pracownikami, jak oni też postrzegają w ogóle atmosferę pracy w obliczu pandemii w miejscu pracy. A to ciekawe, bo to jest, co powiedzieli? I to jest dosyć, myślę, w ogóle istotne, że przepisy przepisami, ustawy ustawami, natomiast jakość pracy wiąże się przede wszystkim z modelem komunikacji wewnętrznej i z umiejętnością pracodawcy zarządzania różnorodnością. Dlatego, że część pracowników woli pracę zdalną,
a część pracowników woli pracę stacjonarną. I to się w ogóle też wiąże z tym, że każdy człowiek jest inny, każdy człowiek jest inaczej też ukształtowany, ma inne oczekiwania, inne predyspozycje, inaczej też postrzega w ogóle satysfakcję z pracy, ale wracając do, szczegółowo do pytania, które pani zadała, pani redaktor, no to u nas akurat zdecydowana większość pracowników bardzo chciała wrócić ze względu na potrzebę pracy zespołowej, na potrzebę kontaktu, na potrzebę takiej po prostu współpracy. I w tej chwili pracujemy całkowicie w biurze. Nie ma w tej chwili ani jednego pracownika, który by pracował zdalnie, ale cały czas podkreślamy, że taka możliwość jak najbardziej istnieje, ponieważ wiemy, jak nasi pracownicy po prostu są ukształtowani w sposób, jaki jest ich model komunikacyjny po prostu. Panie Przemysławie, pana pierwsza refleksja na ten temat? U nas w Krajowej Izbie Gospodarczej mieliśmy dosłownie kilka tygodni, kiedy wszyscy pracowaliśmy zdalnie. Niestety część zadań, które wykonuje Izba, wymaga fizycznej obecności. To są chociażby karnety ATA czy opieka nad zagranicznymi delegacjami. Więc po tym pierwszym okresie zamrożenia znaczna część pracowników wróciła do pracy w biurze. Chociaż też trzeba przyznać, że sama praca zdalna nie była niczym nowym ani zaskoczeniem dla nas, ponieważ no, część obowiązków mogliśmy już wcześniej, możemy również teraz wykonywać zdalnie. Więc ci, którzy mogli, po ustaleniu z przełożonymi oczywiście, korzystali z tego w sumie trochę przywileju, trochę prawa wcześniej tak rozpatrywanego. No teraz mówimy o tym, że część pracowników być może będzie po prostu zobowiązana przez pracodawcę pracować zdalnie. No i to wszystko będzie zależało od relacji wewnątrz każdej firmy. No i drodzy Państwo, nadchodzą zmiany w kodeksie pracy. Ministerstwo Pracy chce, by praca zdalna została uregulowana przepisami i ustami wiceministra Stanisława Szweda. Mówi tak: prawo pracy nie jest dostosowane do warunków, jakie stworzyła epidemia koronawirusa. Kodeks pracy powinien być zmieniony. Wyzwaniem jest oczywiście uporządkowanie kwestii dotyczącej pracy zdalnej. Ministerstwo konkretów, drodzy Państwo, nie podaje, ale chyba chodzi generalnie o to, żeby pracodawca nie narzucał sposobu czy miejsca wykonywania pracy, czyli że miałby to być, jak rozumiem, kompromis. Pani Barbaro. No, generalnie na pewno epidemia pokazała, że potrzebujemy regulacji dotyczącej pracy zdalnej. No ale czym ona ma się różnić od regulacji, które są dotychczas zawarte w kodeksie pracy w związku z telepracą? Można sądzić, że praca zdalna w przeciwieństwie do telepracy miałaby taki charakter bardziej wyjątkowy, ad hoc, czyli dotyczyłaby pewnych wyjątkowych potrzeb po stronie pracodawcy, no ale także chyba wyjątkowych potrzeb po stronie pracownika. No bo zastanówmy się, no, na przykład pewne obawy związane z epidemią niekoniecznie muszą tylko łączyć się z pracodawcą. No, może być na przykład obawa starszego pracownika związana z tym, że przemieszcza się do pracy środkami komunikacji publicznej i obawia się zwiększonej możliwości zakażenia. Więc praca zdalna w przeciwieństwie do telepracy wydaje mi się, że miałaby charakter krótkotrwały. A telepraca charakter taki bardziej permanentny. Oczywiście w jednym i drugim przypadku trzeba pamiętać o tym, że obie te formy mogą mieć taki charakter hybrydowy, czyli w niektórych dniach tygodnia, czy w niektórych dniach, okresie miesiąca pracownik pojawia się w biurze, czy wykonuje tam część zadań. Przecież niektóre zadania po prostu mogą wymagać korzystania z określonego sprzętu. To, o czym kolega tutaj już wspominał, pewna też interakcja społeczna jest często bardzo ważna, różnego rodzaju burze mózgów, zastanowienie się nad jakimś problemem. Pewne rzeczy możemy zrobić przez Skype'a, przez inne komunikatory, ale ten kontakt bezpośredni jest niezmiernie ważny. Muszę powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co powiedziała pani Barbara przed chwilą, bo to jest, że tak powiem, domknięcie w pewien sposób tematu, jeśli chodzi o kwestie z punktu widzenia oczywiście narracji związków zawodowych, tak? To jest domknięcie tematu w sposób, bym powiedział, nawet komplementarny. Natomiast ja chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na kilka elementów. Po pierwsze, nie ma tak naprawdę na dzień dzisiejszy badań, które by jasno i wyraźnie wskazywały na trendy związane z tym, czy pracownicy tej pracy zdalnej oczekują, czy ta praca zdalna im się podoba, czy nie. Dlatego, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju szumem informacyjnym. Popatrzymy sobie
na te sondaże, które były przeprowadzane w ostatnich miesiącach, to okazuje się, że z jednej strony pracownicy będą, chociażby szukając pracy, będą zwracać uwagę na to, czy pracodawca będzie umożliwiał im pracę zdalną. Z drugiej strony na przykład badania, które były przeprowadzone przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych, mówią o tym, że pracownicy dwa razy częściej pracują po 48 godzin i więcej w tygodniu niż ci, którzy pracują w domu. To się też wiąże, i to jest druga kwestia, o której chciałem powiedzieć, to się też wiąże z nieoszacowanymi na dzień dzisiejszy kosztami nie tylko ekonomicznymi, ale również kosztami społecznymi, pani redaktor. Dlatego, że trzeba wziąć pod uwagę, że ta praca zdalna nie jest, to nie jest nic nowego, to nie jest jakiś wybuch, jakiejś bomby na rynku pracy, który powoduje, że my się nie potrafimy na dzień dzisiejszy z tym zmierzyć w sposób administracyjny. Tylko, bo same badania pokazują, że jeszcze przed pandemią odsetek osób pracujących zdalnie wzrastał, chociażby kwartał do kwartału między rokiem 2019 a 2020. Natomiast jeśli będziemy, a wszystko na to wskazuje, że ten sposób pracy będzie w swojej masie się rozszerzać, no to należałoby też porozmawiać o tym, jak to będzie rezonować też na kondycję pracownika. To oczywiście jest ważna kwestia czasu pracy, ważna jest kwestia prawa do odłączenia się, natomiast trzeba też pomyśleć o tym, że nie wszyscy będą w stanie udźwignąć na dłuższy moment pracę zdalną też w kontekście takim psychofizycznym. To w ogóle rodzi wyzwania też w zakresie tego, jak pracownicy będą się w swojej pracy czuć, i to będzie też wpływać oczywiście na ich efektywność. Czyli rozumiem, że to nie może być taka forma narzucania. Teraz mamy z czymś takim do czynienia, że to pracodawca decyduje o tej pracy zdalnej, czy też nie, że nie może to iść w kierunku takiego jednostronnego narzucenia, bo ktoś może się z tym czuć w dalszej perspektywie czasu niekomfortowo. To znaczy, jeszcze się odnosząc, to powiem tak, że jedną kwestią jest to, o czym powiedziała pani Barbara, zresztą bardzo słusznie, o tych wszystkich kwestiach związanych z unormowaniem tego typu relacji, ale chciałbym też zwrócić uwagę na to, że to też się również będzie wiązało z reformą tych instytucji, które odpowiadają za kontrolowanie, na przykład inspekcji pracy. A biznes jak patrzy na zmiany, w jakim kierunku powinny pójść zapisy dotyczące pracy zdalnej? Przysłuchując się tej dyskusji, jestem pełen obaw, jak ona będzie wyglądała, ponieważ jeszcze pół roku temu żaden pracodawca w ogóle nie wpadał na pomysł, żeby kazać pracownikowi pracować zdalnie. To tak naprawdę pracownicy występowali z taką inicjatywą, widząc tu swoje korzyści. I najczęściej, w zależności od tego, jak mocno był to sformalizowany mechanizm, to nawet w oficjalnych dokumentach pracowniczych czy wewnątrzzakładowych była informacja, ile na przykład dni w tygodniu czy w miesiącu taki pracownik może pracować zdalnie. I nikomu nie przychodziło do głowy regulowanie tego w sposób formalny, bo zupełnie inną sytuacją jest, kiedy pracownik pracuje zdalnie przez tydzień czy miesiąc, a zupełnie inną, kiedy pracuje jeden dzień w tygodniu, czy dwa dni w tygodniu. I problematyczne jest to, że im bardziej będziemy próbowali ten mechanizm uregulować prawnie, tym bardziej zantagonizujemy obie strony, czyli pracowników i pracodawców, ponieważ jedni i drudzy zaczną bardzo literalnie czytać te wszystkie zapisy, które zostaną zaproponowane. Ja osobiście byłbym ogromnym zwolennikiem bardzo krótkiego przepisu w kodeksie pracy, który mówi o tym, że w zakładzie pracy może być wprowadzona praca zdalna i że to wewnątrzzakładowy akt reguluje warunki tej pracy. W szczególności, tu można kilka przesłanek wymienić, czy to kwestia odpłatności, czy wymiaru w tygodniu, czy kwestia doposażenia miejsca pracy, no bo też trzeba popatrzeć na to w ten sposób, że z jednej strony oczywiście jeżeli będzie to taka totalna i całkowita praca zdalna, czyli mój pracownik już nigdy nie pojawi się w biurze, to ja mam z tego powodu bardzo duże oszczędności. Powierzchnię biurową, meble, nie mówiąc o energii elektrycznej, wodzie, kawie. No owszem, panie Przemysławie, ale tu pojawia się problem rekompensat. Pani Barbara już wspomniała o tym. Jasne. Na przykład teraz, za zużycie energii elektrycznej. No i teraz jest pytanie, bo to też te koszty pracy zdalnej są niekiedy demonizowane. No umówmy się, prawie każdy z nas ma w tym momencie stałe łącze internetowe, więc czy on pracuje z domu czy nie, za internet płaci tak samo. Oczywiście jest kwestia sprzętu, który się szybciej zużywa, jest kwestia wygodniejszego biurka, krzesła czy monitora, który trzeba zainstalować w domu. I znam firmy, które bez żadnej regulacji, bez żadnych przymusów
takie rzeczy ofiarują, to znaczy ofiarują, takie rzeczy oferują pracownikom, którzy chcą pracować zdalnie. To jest kwestia tego, że pracownik sam sobie wtedy wybierze mebel taki, który mu będzie pasował do wyposażenia, takie krzesło, jakie chce. Jest na to określony budżet, jest doposażone miejsce pracy. Z drugiej strony pracodawca ma oszczędności dzięki temu, że nie kupuje tego do biura. To też trzeba zwrócić uwagę na inną rzecz, to znaczy jeżeli to ma być taka całkowicie zdalna praca, to ona też generuje pewne oszczędności po stronie pracowników. No koszt dojazdu do pracy, pomijając kwestię czy karty miejskiej, czy samochodu, czy jakichś biletów, to też jest czas, tak? Polacy dojeżdżają do pracy dość długo, to jest około 40 minut, natomiast niechętnie, to znaczy badania też pokazują, że chętniej zarabialibyśmy mniej pod warunkiem, że mielibyśmy o wiele krótszą drogę do pracy, więc pracownicy też widzą korzyść w tym, że nie muszą przemieszczać się do biura. No i tutaj nie zazdroszczy ustawodawcy, ponieważ będzie musiał wyważyć zarówno interesy ekonomiczne pracownika i pracodawcy, no jak też te wszystkie aspekty psychologiczne, bezpieczeństwa pracy, no tudzież kontroli. Pani Barbaro, jaka powinna być rola Inspekcji Pracy w nowych założeniach? No cóż, no rola Inspekcji Pracy będzie w tej chwili regulacja związanych z telepracą, które istnieją już w kodeksie pracy. Inspekcja Pracy ma za zgodą pracownika możliwość dokonania określonej inspekcji. Najprawdopodobniej no będziemy w tym zakresie, jeżeli chodzi o tutaj rolę PIP-u, jeżeli chodzi o pracę zdalną, to wydaje mi się, że te przepisy powinny być podobne, analogiczne w stosunku do tych, które dotyczą w tej chwili telepracy. Pytanie jest o to przede wszystkim, w jaki sposób chcemy rozróżnić telepracę od pracy zdalnej. I tutaj jest jeszcze jeden element, że nie zapominajmy o tym, że na rynku pracy mamy do czynienia nie tylko wyłącznie z pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy, ale mamy do czynienia z osobami, które wykonują pracę w znaczeniu ekonomicznym w oparciu o umowy cywilnoprawne. Mamy osoby, które samozatrudnione, które współpracują z jednym podmiotem i mamy wreszcie w artykule 304 kodeksu pracy tą rozszerzoną definicję pracodawcy związaną z BHP, która mówi o obowiązku zapewnienia BHP-u nie tylko pracownikom w rozumieniu kodeksu pracy. I wydaje mi się, że tutaj też jest spore wyzwanie przed ustawodawcą, aby dostrzec, że ten proces zdalnego wykonywania pracy będzie dotyczył i w coraz większym stopniu dotyczy nie tylko pracy podporządkowanej, a pewne gwarancje związane z bezpiecznym, higienicznym wykonywaniem pracy, co wynika też z zobowiązań międzynarodowych Polski, z ratyfikowanych umów międzynarodowych, co wynika z polskiej konstytucji, dotyczą nie tylko osób wykonujących pracę podporządkowaną. Więc chcę tutaj podkreślić, że jakby musimy o tej sprawie myśleć bardzo kompleksowo, ponieważ każde rozwiązanie w prawie pracy będzie też generowało konieczność wprowadzenia określonych rozwiązań, czy w prawie podatkowym, jak mówimy o tych kosztach i jakimś ryczałcie za koszty związane z pracą zdalną, no to rodzą nam się konsekwencje i związane z prawem podatkowym, i z prawem ubezpieczeń społecznych. Ja tutaj, korzystając jeszcze z tego wątku, który na początku poruszałam, tych kwestii, które muszą być uregulowane, to chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że w tej chwili Parlament Europejski pracuje nad regulacjami dotyczącymi właśnie owego prawa do odłączenia, czyli regulacjami, które mają wzmocnić gwarancję swobodnego wykorzystywania czasu, który nie jest czasem pracy, czasu wolnego. I to ja osobiście postrzegam jako jedno z większych wyzwań regulacyjnych, także w kontekście Pani pytania o właśnie na przykład formę kontroli tego, w sytuacji, w której jest spór pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czy on odpowiadał na maile po godzinach pracy i czy on swój czas wolny spędzał w sposób, który wskazywał na to, że nie mógł swoją osobą swobodnie dysponować. Pytanie do przedstawiciela biznesu. Panie Przemysławie, pojawiły się doniesienia medialne, że pracodawca może wymagać od zatrudnionych, uwaga, zaszczepienia się na grypę, za odmowę może zwolnić. Pracodawcy chcą w ten sposób ograniczyć ryzyko przenoszenia się grypy w czasie koronawirusa. To są na razie doniesienia prasowe. No byłbym bardzo daleki od formułowania takich tez.
Ale dlaczego? Przecież tu chodzi o bezpieczeństwo pracowników. Oczywiście można, to uzasadnić. Przenoszenia się grypy w czasie epidemii. Tak, oczywiście można by to uzasadnić koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, i higienicznych warunków w miejscu pracy. Natomiast byłoby to bardzo daleko idące w sferę prywatności, pracownika działanie. No i tak jak szkoła nie może odmówić przyjęcia nieszczepionego dziecka, tak pracodawca, no już tym bardziej, równocześnie mówimy tutaj o nieobowiązkowym szczepieniu, tak? Jeżeli regulacja poszłaby w tą stronę, że będziemy mieli przymusowe szczepienia na grypę, no to wtedy jak najbardziej pracodawca mógłby próbować takie obostrzenia wprowadzić. Natomiast dopóki jest to szczepienie dobrowolne, w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pracownik byłby niedopuszczony do pracy, a już na pewno zwolniony, dlatego że się nie zaszczepi. Bardzo dziękuję. Pani Barbara Surdykowska, NSZZ Solidarność. Dziękuję pani Barbaro, dobranoc. Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych. Dziękuję dobranoc. I Przemysław Ruchlicki, ekspert prawno-gospodarczy, Krajowa Izba Gospodarcza. Dziękuję. Również dziękuję państwu, również dziękuję. Dobranoc, do zobaczenia.